Kiedyś w tym miejscu znajdował się dom małego dziecka. Był wspierany przez biało-niebieskich i tak pozostało do dzisiaj. Mimo że placówka od 1 września 2016 zmieniła formę funkcjonowania? Formę funkcjonowania może nie do końca. Troszeczkę przeorganizowane to zostało, ponieważ powstała placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom czwórka, dom trójka, według nowych przepisów, według ustawy o wspieraniu i systemie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W placówce jednej może być do 14 osób. W tym budynku, gdzie kiedyś znajdował się dom małego dziecka, w tej chwili znajdują się dwie placówki. Dom trójka i dom czwórka. Nasi darczyńcy pozostali. Nasi ludzie dobrego serca pozostali tutaj. Są zawsze przy dzieciach, zawsze pomagają, zawsze wspierają. Jesteśmy im za to wdzięczni. Dziękujemy ślicznie. W tym roku, jak co roku, 17 grudnia Mikołaj pojawi się w placówce. Tak, jest to Mikołaj biało-niebieski, sprawia wiele przyjemności naszym dzieciom, sprawia wiele radości, dzieci czekają na niego i są wdzięczne. I my również dorośli jesteśmy wdzięczni, że są ludzie dobrego serca. Właśnie tacy. Łukasz, skąd pomysł, aby to biało-niebieski Mikołaj przyjechał tutaj do tej placówki? Od ilu lat pomagacie tej placówce na Asnyka i dlaczego? Akcja trwa już 7 rok rzędu w tym roku. Pomagamy tym dzieciom ze względu na to, jaka jest sytuacja, tak ogólnie, aby pojawił się uśmiech na twarzy tych dzieci, tak? Zbieramy rzeczy takie najbardziej potrzebne, których właśnie brakuje: żywność długoterminową, czy właśnie środki czystości. To, co jest najbardziej potrzebne, tak? Ale są też zabawki na pewno i słodycze. Słodycze też zbieramy, a zabawek, no nie ukrywamy, jest dużo, tak? Każdy praktycznie, jak coś zbiera dla dzieciaków z domu dziecka, to proponuje nam przekazanie właśnie zabawek, czy jakichś ciuchów, tak? Bo każdy chce się, nazwijmy brzydko mówiąc, pozbyć tego. A my zbieramy to, co jest najbardziej potrzebne. Łukasz, mówisz, my zbieramy, czyli jest was więcej. Dokładnie, jest to zbiórka kibiców Górnika Wałbrzych. A biało-niebieski Mikołaj, do tego wiadomo, bo to są barwy Górnika Wałbrzych. 7 lat to bardzo długo. Jak udaje się tę akcję kontynuować przez tak długi czas? I nie jest to akcja jednorazowa, nie jest to akcja spontaniczna. Ma charakter ciągły, to ważne. Akcja jest na takiej zasadzie, że po prostu głównie między kibicami i też wiadomo, każdy ma tam rodzinę, znajomych, tak? I każdy jakoś tam stara się pomóc. I na takiej właśnie zasadzie to idzie z roku na rok. Jest coraz lepiej. Dochodzą nowi sponsorzy, coraz więcej osób się włącza. A szukamy nowych? Szukamy i zachęcamy jak najbardziej do wsparcia, tak? Jest kontakt poprzez fanpage, na portalach społecznościowych można z nami się kontaktować. Będzie podany numer na pewno, więc zachęcamy do wsparcia akcji. Mikołaj przyjdzie do domu na Asnyka 17 grudnia, tydzień przed świętami. Dokładnie. Biało-niebieski Mikołaj odwiedzi dzieci z domu dziecka. Przyjdzie. Będzie miał pełny wór prezentów. Wszystkie zebrane rzeczy, które wcześniej przesortujemy, przyniesiemy ze sobą. No i oczywiście to nie będzie wizyta, która będzie trwała godzinkę lub dwie, tylko o wiele więcej. Biało-niebieski Mikołaj przyjdzie, pośpiewa kolędy z dziećmi, spędzi z nimi czas, pobawi się. No i oczywiście wiadomo, biało-niebieski Mikołaj nie jest tylko raz w roku, tylko akcja trwa cały rok. Kto was wspiera? Kto tak naprawdę towarzyszy wam w tej akcji, jak powiedziałeś, przez cały rok? Wspierają nas piłkarze Górnika, koszykarze Górnika. Wspierają nas też znani sportowcy z regionu. Były mistrz świata w boksie tajskim, pan Mariusz Cieśliński. Imperium Boxing, klub z Wałbrzycha, z Krzyszkiem Sadłoniem na czele. Czy na przykład też byli znani piłkarze Górnika Wałbrzych, chociażby jak Marcin Morawski. Mówiłeś, że akcja nie dotyczy tylko Wałbrzycha, że ona dotyczy całego regionu, także Świebodzic czy Kamiennej Góry. Dokładnie. Akcja, wiadomo, pomagamy domom dziecka w Wałbrzychu, ale zbieramy w Wałbrzychu, w Kamiennej Górze, w Świebodzicach,
w miastach, których sympatyzuje się z Górnikiem Wałbrzych. Chciałbym z tego miejsca jako mieszkaniec Wałbrzycha podziękować, pogratulować wspaniałej akcji kibicom, sympatykom piłkarskiego Górnika Wałbrzych. Jest to bardzo szczytny cel. Jest możliwość wsparcia i pokazania się troszeczkę z innej strony, z tej strony takiej, która chwyta za serca. Wiadomo, że kibice są pokazywani z różnych stron, ale to jest ta strona, która jest, myślę, że prawidłowa, z tej gdzie bije od nich dobroć i chęć niesienia pomocy innym. Dziękuję przede wszystkim też pani dyrektor Elżbiecie Makowskiej za prowadzenie wspaniałych placówek. Myślę, że ta pomoc od sympatyków, kibiców Górnika Wałbrzych te niespodzianki, naprawdę tak. Dobre ręce. Rafał Glapiński, Górnik Wałbrzych. Z wielką przyjemnością dołączamy się do akcji Biało-Niebieski Mikołaj. Zachęcamy wszystkich, przynoście jak najwięcej prezentów dla dzieci. Prezenty można zostawiać w siedzibie klubu oraz na meczach biało-niebieskiej drużyny. Zachęcamy Was bardzo gorąco. Podzielcie się dobrym sercem. Pomagamy!